Cześć, tu zespół Piersi. Dodam niecały. Pozdrawiamy wszystkich telewidzów Przekroju Kultury i zapraszamy na kolejny odcinek tego fascynującego, przepięknego, naprawdę mądrego i potrzebnego programu Przekrój Kultury. Oglądajcie, bo warto, naprawdę. Naprawdę warto. Warto? Warto. Warto? Warto. Warto. Przekrój Kultury. Trzymajcie się. Hej. Cześć, moimi gości dzisiaj są zespół Piersi, a dokładnie w składzie. Ja się nazywam Adam. Marek Mały Kryją. Dziadek Zbyszek Mozierski. Dobrze, panowie, to takie pytanie na rozgrzeweczkę. Jak się podobał koncert? Znam się, nasze koncerty z reguły nie podobają. Wolimy na przykład pojechać na Rolling Stonesów, na Offspring, na Rammstein. A jak musimy być już na swoim, musimy. No, taka jest po prostu nasza praca. Natomiast bardzo nam się podobała publiczność. Bawiła się znakomicie i nas to cieszy. Jeżeli na koncercie naszym się bawi publiczność, to nas to bardzo cieszy, bo wtedy my również się staramy bawić. Nie bawiliśmy się dzisiaj tak dobrze jak oni, ale pracujemy nad tym tak bardzo i myślę, że już za kilkanaście lat będziemy tak się dobrze bawić jak opolska publiczność. Dobrze, a to był koncert charytatywny, możecie coś o nim opowiedzieć? Nie wzięliśmy za niego żadnych pieniędzy, przyjechaliśmy za swoje, to znaczy tak dokładnie to Marek obiecał, że odda za benzynę wszystkim. Także tak to właśnie z koncertami jest, bo Marek jest najbogatszy i oddaje wszystkim za benzynę i obiady i tam różne takie socjalne. Ja Marku wydałem zjadłem z Rzeszowa 3 chyba 700, ale to chyba nie jest jakiś tam problem dla Marka, bo no. A dla kogo był ten koncert? Dla dziewczyny, tak? Słuchajcie, no tak teraz bardzo na poważnie, no to dla koleżanki, którą wszyscy znamy, dla Bożenki Golickiej. Myślę, że czas teraz troszkę poważnie porozmawiać, no to z Bożena w zasadzie też mówię, znam. Fantastyczna osoba, fantastyczna kobieta. Myślę, że tak chyba najbardziej znał dziadek, więc to do dziadka to pytanie, jak to się w ogóle zrobiło, że my tutaj byliśmy, bo to nas dziadek wszyscy zaraził pomysłem, czy długo nie musiał. Powiedział, że gramy, no to gramy. Także, ale to szczegóły to u dziadka. No, Bożena jest naszą koleżanką no, długo, no, 20 lat, 25 lat. To były czasy, kiedy studiowała właśnie tutaj, jeszcze na WSP. Studiowała tutaj też moja Beata i wielu innych przyjaciół, którzy dzisiaj się tutaj pojawili, co bardzo cieszy. Frekwencja dopisała, czyli myślimy o Bożenie, myślimy o tym, żeby to, co dzisiaj się stało, że dzisiaj się pojawiliśmy na scenie, na widowni, ją poruszyło. Miejmy nadzieję, że poruszy ją na tyle, że ten koncert długo będziemy pamiętać i ta energia, która się tutaj dziś pojawiła i na widowni, i na scenie, doda jej sił, żeby w tych trudnych momentach, jakie ją spotkały teraz, ją wzmocnić. I w to wierzymy. A skoro już przy koncertach jesteśmy i tak jak mówiliście, że wolicie jeździć na inne koncerty niż na swoje, ale lubicie publiczność, tak? To za co ją lubicie? Co was najbardziej motywuje w tym, żeby dać siebie 100% na scenie? Jestem się za tą, za odbiór i za interakcję. Znaczy jak my gramy koncerty, to gramy, wydaje mi się, bardzo szczerze i od serca. Czy to jest koncert charytatywny, czy komercyjny, nie ma to znaczenia i tak naprawdę to bardzo świetnie się bawimy, bo bardzo świetnie się rozumiemy, ponieważ jesteśmy przede wszystkim paczką przyjaciół. I to, że czasami się, nie wiem, ktoś potknie, coś zrobi źle, nie ma żadnego znaczenia, no bo wiadomo, jesteśmy ludźmi, więc błędy się zdarzają, ale to w ogóle w koncertach no nie o to chodzi. Ja odkryłem wielką prawdę, że człowiek taki jak ja, który nawet nie potrafi śpiewać, udaje, że śpiewa, a jednak jakoś tam sobie radzę, bo wydaje mi się jedna rzecz, jeżeli my kochamy publiczność i robimy to szczerze, bo nie gramy wymuszonych koncertów, w sensie, że Jezu, znowu koncert, że coś tam, że to tylko cyferki, które są, nie.
Prosta sprawa. Gdyby nie publiczność, nie byłoby żadnego zespołu, bo dla nich się gra, to oni wymuszają na, czy to na władzach miasta, czy kupują bilety i tak dalej. Po prostu, no, gdyby nie publiczność, nie było zespołów, więc to trzeba szanować. I tak naprawdę my pracujemy i żyjemy dzięki tym ludziom, którzy przychodzą na nasze koncerty. I naprawdę jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni, że ta nasza muza ich jakoś w jakiś sposób kręci. I pozwalamy sobie, zresztą widzieliście na bardzo dużo na scenie, tylko że to wychodzi po prostu, mówię szczerze, bo tacy jesteśmy i nie mamy zamiaru udawać tam, nie wiem, kogoś innego, czy nie wiem, jakichś profesjonalistów i tak dalej. Po prostu gramy tak, jak najlepiej potrafimy i chcemy się tak dobrze bawić, jak publiczność, która się znalazła tutaj. Nie mówię tylko dzisiaj, ale w ogóle staramy się po prostu, żeby to była wspólna nasza zabawa. Jesteście już trochę na polskiej scenie muzycznej, nawet dłużej niż trochę, także chciałem was zapytać, bo często artyści właśnie o tym wspominałem, że po jakimś czasie zaczyna się wypalenie zawodowe. To znaczy, że wam się odechciewa. Czy mieliście taki moment w swojej karierze? To, że ja mogę powiedzieć, że ja z dziadkiem nie, małym miał, to niech mały teraz powie, jak się wypalał. Znaczy, ja się wypalałem? No nie. Proszę. Znaczy, nie. Wszystko jest okej, w porządku. Gramy dalej. Zmiany, które nastąpiły, wyszły nam na dobre, na bardzo dobrze, na super. Ale grał pan wesela w swoim życiu? Proszę pana, bardzo dużo. Nie wstydzi się pan tego? Nie, w życiu nie. Czy zna pan taki utwór na przykład jak Za twoje oczy zielone? Oczywiście. Proszę zanucić. Zielono szalałem. No, mi śpiewali, że za kebab, no ale to okej. Okay. Dobrze, panie Marku, a pan myśli, że ile pan jeszcze tutaj pośpiewa? Że pan będzie taki fajny niby i że w tych pierwszych ile pan będzie jeszcze śpiewał? Ile pan będzie jeszcze tą wiochę robił? Proszę, proszę, niech pan powie. Szczerze? Tak. Nie, możesz kłamać. Jak kłamasz, to jeszcze liczę na jakieś 8-10 sezonów. To jakąś piosenkę, która trzeba zrobić na bałkonicy 8 sezonów 10. Dziękuję bardzo, oddaję. To był Marek. Dziękuję panu Markowi. Długo na polskiej scenie i była mowa o zmianach. No właśnie, czy lepiej było na polskiej scenie muzycznej kiedyś, czy teraz? Jakie były najlepsze lata według was, jeśli chodzi o muzykę w Polsce? Znaczy to też nie do mnie to pytanie, bo dla mnie to się akurat polska scena zaczęła 3 lata temu, kiedy przez przypadek znalazłem się w studiu nagraniowym i nagrałem 3 piosenki z zespołem Piersia, a później padła propozycja koncertu, akurat wtedy wtedy już Paweł nie śpiewał z zespołem Piersi, więc koledzy mnie poprosili, ja mówię, że okej, no bo to skoro mnie zapraszają na płytę, która się nazywa Piersi Przyjaciele, więc no chyba przyjaciół się w biedzie nie zostawię i trzeba zaryzykować, więc ubraliśmy kaski w razie jakichś rzutów pomidorami, ewentualnie cegówkami. Ubraliśmy się jak hokeiści, zagraliśmy koncert. Koncert się udał, więc Stawiguda, tak? Tak, Stawiguda, słynna Stawiguda. Więc nawet flaszka, nawet flaszka. Nie otrzymaliśmy pieniędzy tak naprawdę. Pieniądze to nie miało znaczenia. Nawet flaszka wpadła na scenę, ktoś rzucił. Więc chciałem być taki bohaterski, chciałem pokazać, że się jednoczy z publicznością. Wziąłem wasze zdrowie, fuła to spirytus, czysty spirytus. Nie pokazałem po sobie, chociaż po prostu myślę, no tak było, także jakoś ten koncert poszedł. Ja mówię, dla mnie, ja tylko mogę jako widz ocenić, że o wiele bardziej dawna scena muzyczna mi się podobała niż to, co jest teraz. Bo mówię, teraz czasami jak się patrzy, to poziom muzyki, ja nie mówię tylko polskiej, ale światowej, dla mnie, według mojego odczucia, sięga po prostu dna. I nie mogę zrozumieć tego, o co tu chodzi, ale może jestem za stary, także może dziadek niech coś powie o muzyce kiedyś i dzisiaj. No akurat zespół Piersi to są chyba 4 dekady, tak? Lata 80., 90., 2000 i teraz już kolejna dekada, więc każda dekada ma jakąś swoją charakterystykę. Lata 80. to były czasy systemu starego i buntu poprzez muzykę, więc jakby czymś innym była wtedy muzyka dla muzyków. Każda forma wyjścia na scenę i zaprezentowania swoich emocji nie wiązało się to absolutnie z jakimkolwiek profesjonalnym podejściem, czyli menedżerstwem, zarabianiem pieniędzy na muzyce, absolutnie nie. Wtedy to po prostu był taki odruch serca i każdy, kto się nie godził na to, co się działo u nas w systemie naszym, chciał to zademonstrować. Lata 90.
90. to też inne czasy, bo to był przełom, to był inny system już, zmiana myślenia, 2000 to no, już też inne, więc każda dekada ma inną charakterystykę. No, i przedtem skład inny od tego, co jest w tej chwili. Też się czymś innym charakteryzował, bo gra się tak, jak jacy są muzycy. Wtedy był inny skład, teraz jest trochę inny. No, tylko chciałem dodać też, że akurat miałem to szczęście, że przeżywałem razem z punkami wtedy tą walkę z systemem, a później zauważyłem, że naprawdę bardzo mocne, wzruszające teksty były i nadal są takiego pokolenia, gdzie hip-hop królował. To oni byli tacy, wiesz, dalej są buntownikami i o tym rymują i o tym ich są teksty, co im się nie podoba i mówią to dosadnie i też czuję, że to jest prosto z serducha i naprawdę bardzo, mówię, podziwiam, cenię i bardzo lubię polski hip-hop. To dowiedzieliśmy się, jaką muzykę lubisz, a takie pytanie osobiste ode mnie, sobie wymyśliłem, tak popatrzyłem na was, jak graliście koncert i pomyślałem, co by każdy z was zrobił, trzy rzeczy, jeśli byście dostali na jeden dzień władzę absolutną w Polsce? Ciężkie pytanie, bo przy obecnej sytuacji, która jest, nie chcę tutaj politykować, bo my jesteśmy jakby z dala od polityki, całkowicie nas to nie interesuje, więc na jeden dzień władzy w Polsce. Ciężko, ale wydaje mi się, że co... Nie wszyscy wygrają w totolotę. Po pierwsze, zlikwidowałbym Sejm i Senat. Powołałbym 50 mocnych ekspertów w różnych dziedzinie, którzy by dostali od społeczeństwa polskiego willę bardzo wygodną, gdzie musieliby pracować nad tym, jak zrobić to, żeby Polakom żyło się lepiej. Po drugie, zarządzenie centralne, żeby na każdych dniach miasta, na każdych juwenaliach grał zespół Piersi i tak, żeby te daty były tak poukładane, żeby to wiadomo można było, mogły być już w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki. A po trzecie, chciałbym, aby wasza telewizja po prostu dostała koncesję i stała się tak popularna jak Polsat, TVN, czy tudzież inne komercyjne TV. Nam się też to trochę marzy, a tobie? No, mi się marzy, żeby... żeby edukacja na temat jedzenia, żywności była na takim poziomie, żeby każdy już wiedział, co może jeść, żeby się nie zatruwać, żeby żyć dłużej i zdrowiej. Tak mi się marzy, żeby te koncerny, które zatruwają nas, no, postawiły na zdrowe jedzenie i świadomość żywności, jaką spożywamy, żeby była lepsza, no i tyle. Bliska współpraca z rządem Kolumbii. To rozumiem. Tym miłym, rozważonym akcentem kończymy dzisiejsze spotkanie z Piersiami, a rozmawiałem z... Adam, się nazywam Asanow, na nazwisko mam, Asan na mnie mówi. To jest... Marek Mały, na mnie mówią, kryją nazwisko. I tamten jeszcze jest? Zbyszek Muzierski, dziadek. A mi mówią Piotrek, miło było z wami gadać, panowie, dziękuję bardzo.